Siemano, tutaj Rafson z kanału Rafson Games i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dragon's Sank Online. Moi drodzy, mamy wykonać 3 questy, wpływ zła, trzecia część. Mamy udać się przez łąki Swordfield w kierunku Kingshill, aby znaleźć pomoc. What? Znajdź źródlany dwór Ilny na łąkach Swordfield i zobacz, czy jest ona tam jeszcze. Mamy zapalić jeszcze światełka 5 aż na ołtarzach Agathona przy starym cmentarzu. Oraz mamy porozmawiać z ojcem Priscusem w Grimfordzie po zaświeceniu tych światełek. Okej. Okay. No to idziemy na łąki. Czyli tutaj mamy iść w te. Dziwi się, że tutaj nikogo nie ma. O, tutaj są, okej. Okay. Ohoho, zahita wszystko. Ładnie. Dobra. Aha. To mi pomaga, esencja bitewna. Super. Co to jest? Pas skórzany oraz kozaki futrzane. Sprawdźmy. O, te kozaki są lepsze. Tak więc użyjemy ich. Coś tutaj jeszcze miałem. Aha, buciory. Jakieś. Nie wiem, rękawice? Aha, pewnie rękawice, okej. Okay. Dobra. Tutaj mamy się udać. Dobra. Okej. Okay. Nadramienniki włókienne. Czy one są lepsze? No, takie same. Sprzedam je. Tutaj będą. Dobra. To jest, też. O, esencja bitewna 105 razy, okej. Okay. Czyli u przeciwników też to wypada. Okej. Okay. O, otrzymana prastara wiedza. Nie wiem, co to jest. I pierścień. O, mamy pierścień. Nic chyba nam nie daje. Ale co to było te... Chwila. Którym to się brało? W? Nie, W to jest mapa świata. E to jest akcje specjalne. Aha, to jest takie dziwaczne. Tu jest kupiec. Za walutę. Tu jest ekwipunek. Tu jest ranking. Tu jest... nie wiem, co to jest. Tu jest jakieś szukanie graczy. A, wyłącz to. Tu jest umiejętności. Aha. Czyli od razu mi to dodano, tak? Okej. Okay. Dobra. Dobra, tutaj są goście. Okej.
Dobra. Ołtarz Agathona. Okej. Okay. Zapaliłem światełko. Pierwsze. Fajnie tak, wiecie, niszczą się te grobowce, jak walnę mieczem. Mam coś nowego, czy nie? No nic ciekawego. Okej. Okay. Kolejny przeciwnicy. Jeszcze trzy zostały światła. Tutaj jest droga do krypty. Dobra. No i ostatnia zaraz będzie. Okej. Okay. Porozmawiam z ojcem Priskusem w Greenfordzie. A coś tutaj jeszcze było. Znajdź źródlany dwór inny nauka Swiftfield. Zobacz, czy jest ona tam jeszcze. Okej. Okay. Coś. Stary cmentarz. Źródlany dwór. Aha, czy mamy iść tutaj? No to idziemy. Zdobędę doświadczenie? Tak jest. Nice. Zęby. Nie wiem, co to jest. A, przeszkadzają mi. O, ładna tarcza. Znaczy, fajna tarcza. 21 wartości krytycznych ciosów. 9,5% krytyczny szkód. Dobry to jest. Ale to sprzedam, to zostawię. Tak zrobię. Bo mam miecz dwuręczny. To znaczy topór dwuręczny. Miecz to jest takie ostre. A topór to takie na obu stronach jest. Tak więc idziemy do dworu. Przyjrzeć się tej sytuacji. O, pieski. Coś tutaj. Dobra. Długi topór. Czy coś poprawia? Nie. Szkoda. Dobra. Niech się nas zbiorą najpierw. O, właśnie. Nice. Triple kill. Dobra. Nice. Okej, okay, ulepszony łańcuch. Co on to daje? Plus 7 wartości zbroi, okej. Okay. Dobra, już mamy. Dobra, nice. Dom inny znaleziony. Zbadaj dziwny kocioł przy źródlanym. Oraz opowiedz garbatej Maryjce w Greenfordzie o swoim znalezisku. Okej. Okay. Coś jeszcze mamy wykonać? Dojdź się przez łąki Swordfield w kierunku Kingshill, aby znaleźć pomoc. Gdzież ten... Aha. Czyli tutaj mamy iść. Ale najpierw pójdźmy do... Właśnie tutaj coś jest.
Pójdźmy najpierw do Grimfordu, żeby zanieść te questy, te wszystkie. Jakaś tam aktualizacja ostatnio była. Nie wiem, coś się poprawiło, czy coś lepszono, nie wiem. Okej, okay. Docieramy do Grimfordu. Włączyłem muzykę z powodu praw autorskich. No jak zwykle. YouTube musi się przypierdolić. O, coś tam dostałem. Bonus jakiś za codzienne logowanie oraz dostępne nowe codzienne wyzwanie. Zamknij. 5 mrocznych monet. Okej. Okay. Co ja dostałem? Mała skrzynka z niespodzianką. Co to może być? A prawym. Okej. Okay. Zwykły włos nadobnej dziewicy. Może to i całkiem zwykły włos dziewicy, ale nie może go brakować w żadnej różdżce. Część pierwsza z 4 różdżki przywołującej wróżki. Okej, okay, coś jeszcze mamy. Dostępne nowe codzienne wyzwanie. Aha. Można tutaj otrzymać bonusy mentora. No, któryś z tych misji. Okej. Okay. Czyli trzeba się codziennie logować. Okej, okay, wykonaliśmy zadanie. 3 mroczne monety. No idziemy dalej do... Jak tam było? Do Kingshield. Czyli tutaj, w tym miejscu. Tutaj jakiś gracz. Ktoś tam jest magiem, ktoś tam jest łucznikiem, ktoś tam jest dalej i tak dalej. Żołnierz Beata. Dobra. Okej. Okay. Mamy ubić nieumarłych ilość 20 na starym cmentarzu na łąkach Swordfield. Po raz kolejny. Nie no, to jest proste, tak? Tutaj jest. O, coś tam mam. Zęby nie. Coś tam było. To nie. A, zapomniałem sprzedać, fuck. Dobra. Fajny klimat, tak się ciemni. Ten krajobraz. Raz się rozjaśnia, raz rozciemni. Nie no, po prostu ta gra jest typowa dla biedaków. Na przykład ja jestem biedakiem. Nie stać mnie na Diablo 3. Nie no, mam tą grę, ale wolałbym sobie w to zagrać. O, ktoś za mną chodzi.
Mamy kolejną tarczę. Okej. Okej. Teraz stara wiedza po raz kolejny. I podchodzimy do żołnierza. Nie wiem ile nagrywam, ale prawdopodobnie. O, poziom 9, super. Wściekły skok. Okej. Ale chyba tutaj zakończymy nad tym odcinek. Tylko niech tutaj zobaczę, jaką umiejętność dostałem. Wszystkich wrogów w promieniu 2,8 równe 75. Nie no, tak zostawię przy piątce. Dodam sobie tutaj. Jeśli będę miał 750 tego, to otrzymam taką umiejętność zwrot. Tutaj 37 tysięcy. No to jest bardzo duża liczba, jak dla mnie. Okej. Zakończymy tutaj odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Na razie i cześć.